We wtorek 17 września na Kępińskim Rynku uczczono 74. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę. Punktualnie o godzinie 12 nad miastem rozległ się sygnał syren, oznajmiając uczczenie 74. rocznicy sowieckiej agresji na Polskę. Przed pomnikiem ku czci bohaterom walk o wolność i demokrację zebrały się delegacje przedstawicieli samorządów, instytucji i placówek oświatowych. Nie zabrakło także miejscowych kibiców Lecha Poznań, którzy stanęli z dużą flagą Polski, na której na czołowym miejscu widniał napis Bóg, honor, ojczyzna. Przed laty 17 września o świcie dopełnił się los Rzeczypospolitej. Kraj został zaatakowany przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Do dziś nie wiemy wszystkiego o tym, co działo się na Kresach po wkroczeniu Sowietów. Jedno jest jednak pewne. Wielu Polaków zginęło i wielu zostało zesłanych na Sybir. Liczby ofiar określa się w milionach. Właśnie ku ich pamięci zebrane delegacje złożyły hołd ofiarom tamtych dni, składając wiązanki kwiatów pod pomnikiem bohaterów. Po uroczystościach na Kępińskim Rynku otwarto wystawę okolicznościową Samorządowej Bibliotece Publicznej w Kępnie. Tego samego dnia w Barnowie pod pomnikiem ofiar wojny przedstawiciele samorządu, młodzież oraz członkowie organizacji społecznych także złożyli wiązanki kwiatów.